Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammera Trójeczki, kochani. W ostatnim odcinku Skała Wyzwania, tak? Chyba tak. Chyba to było tu. Została... Znaczy przejęta, no właśnie nie przejęta, kurczę. Miałem oddać im syczące doły, żeby móc z nimi zawrzeć pakt wojskowy, ale całe szczęście nie musiałem tego robić i mamy ten pakt wojskowy. Dzięki czemu niby... mamy otrzymać tę część artefaktu, czy artefakt do wiertnicy. Natomiast on się jeszcze nie pojawił. Nie mam go niestety możliwości wrzucenia jeszcze nigdzie. I mam nadzieję, że... bo to jest jeszcze tamta tura wcześniejsza. I mam nadzieję, że jak kliknę turę, no to on się pojawi nagle i będziemy mieć do wyboru. Więc tak naprawdę tu syczące doły zostały przejęte, więc ja mogę ewentualnie próbować... my nie mamy wojny, sorry. To nie z tobą chciałem gadać. Możemy próbować z zachodnimi prowincjami gadać tak pokojowy. Nie, jeszcze nie możemy. Ale to nie szkodzi. Natomiast wiemy, że Konstantyn się skonfederował z Kaśką, więc Kaśka jest teraz pod sztandarem Konstantyna i mamy wojnę z nią znowu. Ale tym razem mamy sporo armii tutaj, bo aż 4. I wiemy, że Konstantyn tu idzie, tylko że... nie wiem, czy sobie da... chociaż nie, to jest dobra armia. A kurde, wiecie co? Ja bym poszedł nadal... jest szansa na powodzenie zasadzki 55%. Chciałbym być... tu. No i zobaczymy, jak przyjdzie, to przyjdzie, jak nie, to nie. To po prostu zrobimy coś tutaj. Na razie nie... patrzę, że ten Konstanty ma, słuchajcie, dużo łuczników, chociaż... też można by go, kurde, próbować przejąć. On ucieknie. To będzie trudna bitwa. Nie chcę stracić po prostu tu jednostek, bo idzie jeszcze jedna armia. Znaczy, mamy tam dwie, ale... jeżeli mógłbym zrobić to łatwiej, to chcę to zrobić łatwiej. Dobra. Skaldornisz, ty jesteś tu. I... no właśnie, i te dwie armie będą się trzymać chyba razem w tym momencie. Można by to, kurde, przejąć Osterwaldy, mieć tu... nie budować tu nic. Chociaż moment, z tyłu jest... gościu. Tak. Z tyłu jest gościu, kurde. To jest drobne zwycięstwo, ale... okrążamy cię, stary. I... wzywamy Skaldornisza. Dumle. Jaki tu jest zasięg tego? Jest, powinien być ok. Powinien być ok zasięg. Także za chwilkę to sobie chyba rozegramy. To jest pewne zwycięstwo, ale rozegramy sobie to. Żeby coś się działo. W tym odcinku tutaj kolejna akcja. No mógłbym tutaj coś porobić, ale... ale nie mam pieniędzy. Więc nic nie zrobię. Tu chyba też nic nie zrobię. 12 tysięcy. Powoli kończą nam się robotnicy. Okej. I tu Zatan. Z tym Lamasem się, kurczę, tutaj miałeś. Oni chyba idą, nie? Byli gdzie indziej? Tak mi się wydaje, że byli gdzie indziej. A tutaj byli chyba. Znaczy, my nie mamy z nimi wojny. Z tego, co rozumiem. No nie. Dobra, i pytanie, czy Zatan, bo to Ubaratus chyba miał iść na południe. Ale Zatan też ma całkiem niezłe jednostki. No te czachłupy są takie se. Czy mamy możliwość zwerbowania się? Tak, tu na dole, więc chyba te czachołupy po prostu wywalimy zaraz. I zwerbujemy się na dole. No tutaj się nie zwerbuje niestety. Ale idź, 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 idź. Idź na dół, się zwerbujemy, te czachupy wywalimy. Mamy moździerz gazowstrząsu, który jest fajny, ale może jakieś jednostki właśnie kawalerii zwerbujemy albo coś. W każdym razie inne. I kochani, chyba to jest koniec tury, bo każdy się ruszył. Bronda. Dobra, to jest koniec tury, więc przejdźmy teraz do tej. To nie jest, kurczę, pełna armia, jak widać, ale no to będzie dobry cios zadany. No i trzeba będzie albo w dwie armie, albo jedną armię na dół wysłać. I tu Astrogot z kimś będzie.
walczył, nie? Także dwie armie troszeczkę bardziej na północy i dwie troszeczkę bardziej na południu, żeby iść na wschód. Dobra. To jest bitwa zwykła. Mają tam natomiast mały grom, więc trzeba będzie uważać na niego. Mamy co prawda La Masu. Gdzie są nasi? Tu są nasi. To będzie najszybciej. Minuta 13. Dobra. To możemy faktycznie ustawić się na jakiś tych. Poczekać moment. Tu wysłać was. To są jednostki strzelające, nie? Tak. Które też są ukryte. Dobra. Mamy jednostek trochę strzela, znaczy z tarczami, więc to też jest spoko. Kadaje jak zwykle, jedne, drugie. Taurusy, ten, ty, tu, mój miły. No i chyba tyle. Właśnie nie wiem, czy idą, czy nie idą. Idźcie, Dumle. On chyba sporo jednostek ma tutaj właśnie kozaków, których fajnie faktycznie, gdzie są z glewiami. Faktycznie z glewiami są pokazane, no właśnie to jest takie... Lodowa Gwardia. Sporo ich tutaj. No ale to spora bitwa, znaczy nas też będzie sporo. Właściwie wiecie co, idźcie tu. Chowajcie się tu, jeżeli to możliwe. Dobra, bo jak oni do nas nie idą, to nie. Czy jesteście ukryci? Tak, dobra, idą nasi. Zmniejszmy trochę tempo przychodzenia jednostek, chodźcie. Tak, tak. Ten moździerz gazu wstrząsł, ale będziemy napierniczać zaraz. Możesz dołączyć tam. Ty dołącz tu. Tylko, czy oni tędy wejdą? Tutaj. Dobra. Ustawcie się w ten sposób. Moment, bo to mogę nie zauważyć, kiedy przyjdą. Te krasnoludy może z tyłu. Wy właściwie wszyscy możecie się schować tu. Wystrzelający tu. Ty dołącz tam. No i gazowstrząs, czy napiernicza? Coś tam napiernicza. Ładnie. Chodzi o to, żeby ich trochę... z lewa na prawo. Nie, tutaj, żeby pobiegli tam w tą stronę. O kurde! Dobra, teraz się powinni chyba skapnąć, że nie warto czekać na tyłach. Tak, idą? No chyba tak. Dobra. Im bliżej strzelamy ogólnie, tym większa celność jest, nie? Ale powoli idą, nie? O kurde! Teraz na pewno idą. No te armaty mają dużo mniejszy zasięg. Gdzie jest w ogóle ten? Tu z przodu.
Dobra, woli zaczynają atakować. O, tak trochę. Ładnie. O kurde. To był bardzo dobry pomysł, żeby poczekać. Z tamtej strony idą, ale nasi są już tutaj na pozycji. Dobra, konnica całkiem nieźle dostaje. Ci są natomiast widoczni. Let's go. W sumie powiem szczerze, że ta bitwa tu się chyba rozegra. Bo tu wszyscy są po prostu. Dobra. Więc wy. Więc wy wszyscy. Poza działami. Go. Dobra, bo tutaj napierniczają po prostu czarami, także po prostu nie wiem, co się dzieje. Pojdź tam. Atakuj. Chodźcie tu. Ty gazów wstrząsuj dalej. Nie masz tego? Możesz nie mieć. Nie mamy tu, natomiast... Gdzie ty jesteś? Stary, kurde. Bo cię, kurde, zabiją tam zara. Go, go, go. Tak, deszcze tutaj napierniczają. Skończmy z tym, chodźcie tu. Ty, mój miły, uciekaj. Właściwie to pierdyknij to. Miała być prosta bitwa. Kto walczy? Jaka daje. Dobra. Ty stary... Wejdź stąd. Nie, no powinien sobie poradzić chyba. Ale w swoich też. Atakuje Gordus. Kogoś straciliśmy właśnie, zauważyłem. Chodźcie tu. Slap, trade the gates.
Ansa! Zadykiec! Oj, sortu! Wylosz weczera chrun! Dobra. Kogoś straciliśmy. Nie mam pojęcia kogo. Prawdopodobnie... Taurusa. Nie, jest. Bo nie przyzywałem chyba żadnej jednostki. Dobra. Drobne zwycięstwo. Masakra. Kurde, chociaż straty 128-175 to niedużo. Tych kadajów straciliśmy. No. No. Poziom czwarty jednostki. Kurde. Smutek. Czy mógłbym to, jak mówię, przejąć? Tylko dlatego, żeby mieć... Przejmijmy. Dobra. Dostaliśmy to. Po jakimś wydarzeniu. Relikwia Boga Przodków Smednira. Z młotem kowalskim Smednira w rękach nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwych. Niełatwo zrezygnować z takiej broni, zwłaszcza gdy w parze z nią idą chwała i uznanie wśród twych braci. Jednak krew Haszuta jest źródłem znacznie większej mocy, a wielka wiertnica Haszuta łaknie tajemnego paliwa. Naprawdę masz przed sobą trudny wybór. No wiadomo, no tutaj kurde siła broni, krasnoludów i pancerz. Wiertnicy. O! The third demon lends brutal strength to the engines of the drill. Yet. As this vile spirit writhes in the final throes of freedom, it spits out a message of mockery. This bitter prophecy forecasts the union of the mountain realms. That a mighty army amasses to right the grudge that burns on the pages of the Damascron for the desecration of their holy relics. Już? A tak. Oko. Dobra. Fajny ten lore jest. Muszę przyznać. Dobra. Potrzebujemy jeszcze jedną. Tylko teraz pytanie, którą? Warto by się zastanowić już nad tym teraz. Jeżeli użyjemy wiertnicy, to będziemy mieć wymagane robocze do pozyskiwania surowców i zużycia budynków. No. To wiertnicy, a to jakbyśmy wiertnicy zrobili. Tak, czyli to w wiertnicy. To na dole wiertnicy. Okej. Okay. Plesk jest nasz, ale tutaj nic nie robimy. Tutaj, no właśnie, się uzupełniamy. 17 poziom. Powinieneś mieć mistrza uników. Treningi strzeleckie mamy, to mamy. Brutalna dyscyplina. Chociaż wiecie co, teraz dostaliśmy bonusowy. Bonusowy, wiecie co, może że znowu wolę. Tempo uzupełnienia strat dla tego lorda. Tak, ten nagły atak tutaj chce wziąć powoli. Tu mamy uzupełnienie oddziały, szczęściarze. Dla ciebie tam nieuchwytność. Dobra. Natomiast tutaj jesteśmy w plecy. No, mógłbym trzy tury tutaj poczekać. Albo... Bo tu nie mamy nikogo. Wszystkie sławne regimenty zostały zebrane. No dobra, weźmy tych wojowników chaosu i tyle. Tak, natomiast ty, mój miły, z tyłu możesz jeszcze pójść? Nie. Nie, ale... Możemy iść na Gerslev. I już. Ubaratus, Ubaratus, ty jesteś ukryty. Dobra. Punkty nieprzydzielonej umiejętności. Właściwie nieprzydzielone punkty umiejętności. Masz tego świątynnego strażnika. To miałem się zastanowić nad tym. Bo to nam w końcu daje co? Bierna umiejętność strażnik i odporność fizyczna daje i działa. Wszystkie jednostki w zasięgu 35 metrów. I na lordów działa po prostu. No to nie, to jest bez sensu. Raczej nie będę tego robił. To jest kontrola, doświadczenie, co turę zdobywane, atak na garnizony. No i potem to idzie więcej, 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 więcej. No chyba, że... Prona w zwarciu dla ciebie.
Bo tutaj mamy wściekłość morderczą szczarze. To jest masa i premia, a potem ataki w zwarciu i siła broni. Nie, no to chyba ataki w zwarciu i siła broni, tak jak tam było, chociaż... Dobra, dajmy tego, żeby było coś innego. Dajmy mu trochę w defa. Natomiast ty masz 10 poziom, mój miły. Burza popiołu, haszuci, piechurzy. A no właśnie, bo ty jesteś tą jednostką z resetem. Ale w sumie tutaj nie ma co resetować, to są całkiem niezłe te rzeczy. Nie będę tracił pieniędzy na to. No. Okej. Dostępny posterunek. Dobra. Nie. Zasadzka. No i kurde, mają sporo gromów, ale w tym ułożeniu będą bez sensu, znaczy bez sensu, będą bezużyteczne. Trochę sań, trochę tych. Mogą uciec tu. Dobra. Są na tyłach, więc tak naprawdę na tyłach to ktokolwiek może być. Dobra, atakujcie w ten sposób. Mam trochę wojowników. Jak mówię, tu się raczej nie będę przejmował. Tu chcę wjechać, z tamtej strony. Tu ich powystrzelamy po prostu, tylko nie wiem skąd. Aha, to jest ta sama mapa. Przed chwilą jak walczyliśmy, tylko zimowa. Dobra, stańcie sobie tu. I strzelajcie. Do kogo tam chcecie. Chociaż oni będą za blisko, kurde. Może gdzieś tu. No mógłbym strzelać w sumie z tej strony. Bardziej w jednostki. Tak zrobimy. Z tej strony. Daje, dadzą radę. Daje ze wszystkim, dadzą radę, jak widać. Więc tu wilkeły. Ale wy jesteście strzelające wilkeły, nie? Tak. Dobra. Czy mogę was wrzucić jakoś tu? Wiecie co, trochę i wrzucimy. Trochę. Tu. Te dwie jednostki tu. Więc tak naprawdę... Was z tej strony. I ty może tu gdzieś na tyły w sanie. Ja wiem, że to będzie problem trochę, ale... No i ty na Kaśkę, żeby ją unieruchomić i w ogóle. Dobra. Właśnie tu jest problem, jak widać. Wyślijmy Kadaję na sanie. Wyślijmy... Ciebie tam w sumie. No nie, strzelajcie w kogo chcecie. No lubię właśnie te rozkazy wydawać, wiecie. Na pauzie, no bo mam możliwość, jakby w sensie zasadzka jest to. No i nie wiem, gdzieś tu.
Oczywiście czary mamy, czary mary mamy. Jak ustali mocno? Z jakiegoś nieznanego mi powodu. Różne czary mary trzeba porzucać. Umiejętność armii, więc rzućmy tu. Pierdyknie zaraz. Ładnie. Ciebie daje tutaj. Plegary. Hobgobla. Dobra, czy Kasienka jest w ogóle? Zginęła? Bo tak nie zauważyłem jej. Nie, uciekł. Jednostka wycięta w pień, ale to jest ta zwanych kadaju, więc spoko. No, musimy zniszczyć te kurde wszystkie gromy. Zresztą to była zasad... Nie, dobra. Mogą uciec, ewentualnie jeszcze. Dobra. Przewinimy to troszkę jeszcze, żeby ewentualnie te jednostki tutaj poniszczyć do końca. No, faktycznie drobne zwycięstwo, słuchajcie. Nie wiem czemu. Mam nadzieję, że tych nie straciliśmy, bo oni tam wpadli, kurde. I ich nawet nie zauważyłem. Muszę częściej patrzeć na pasek na dole. Nie mam tego nawyku niestety. Żyją. Okej. Muszę uzupełnić, ale w sumie weźmy pieniądz.
On gdzie tam? Victor Rapsman. Wołodymir. Dobra, Kaśka dostaje. Lucian. Eugene. No to mnie nie interesuje, co się dzieje, no. A spoko. A więcej mi chyba zaproponował, nie? 300 z kawałkiem, a jak skontrofertowałem go, to już 292. Tu gościu, kurde, długo siedzi. Dobra, ci rozpoczynają. Uwodziciele Slanesha. Synowie gór. Koszty budowy dla Brondaka. Zwiększony przydział surowców. Koszty wywierzy. Ok. Pro egzekutora. Właśnie to miałem, kurczę, zrobić. Fiolka, konwój ukończony, bardzo dobrze. Magiczne przedmioty. Mamy 390. No kurczę. To trzeba przejąć szybko. Losowe byko centaury. Nie już. Dobra. No tu się uzupełniamy. To mamy. Tutaj mamy burzę popiołu, koronę Haszuta Mentory. No u ciebie miałem potężne ciosy dać i tak dalej. Bo my chyba nie mamy żadnych... Nie, no mamy, działa. Rozgocąca szarża. No, tu jest nasza armatka. I to jest co? Amunicja. Amunicja i zasięg nam dodaje, tylko nie, no to... To aż tak nie potrzebuję. Weź to. No i wiem, że Astragot musi iść na południe, więc... On tutaj nie będzie czekał. Natomiast Zorak. Wszystko masz poza... Też nie. Nie masz tego. Dobra. Bo tu jak przejdziemy... A tam jest Plesk. Czyli te dwie armie tak naprawdę powinny być na północy. Jesteśmy w stanie dojść tam? Nie. Nie w tej turze. Tu jest, kurde, Grigori. O kurde, tu są dwie armie. Dobra. A tu szybko. Nie jakoś tak. Dobra. Tu jest, kurczę, niewesoło. Ale konsultant dziś biegnie, wiecie co? Zabijmy tego konsultyna. Ale, kochani, niestety w następnym odcinku. Także bardzo serdecznie wam dziękuję. Przepraszam, że w następnym odcinku dopiero. Ale, no właśnie, jak mówiłem wcześniej, mam sporo odcinków jeszcze do nagrania, więc nagrywam to praktycznie jeden po drugim i już jestem zmęczony trochę. Więc wolałbym... Troszeczkę odpocząć i z nowymi siłami za chwilkę zasiąść ponownie. Natomiast jeszcze tylko, żebym nie zapomniał, to jest doświadczenie konwojów. Wiem, wymagane obciążenie we wszystkich prowincjach. Siła robocza pozyskana po bitwie. No. Daj przykład, dodatkowa kontrola. Przeddaj siłę roboczą, dodatkowe wpływy. Dobra, bo jest tam opcja taka. Stanie. Sprzedaj siłę roboczą to. Dostajemy 1500. Tak to byśmy dostali więcej jeszcze trochę. Tak, bo to jest nowa tura, 17 tysięcy, tu 12-6 tysięcy, więc to sobie wszystko porobimy, kochani, w następnym odcinku. A teraz jeszcze raz dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa, pa.